Witam serdecznie. Słuchajcie, ten odcinek będzie poświęcony jednemu z widzów. Zresztą mój imiennik Radek prosił o to, żeby podać mu schematy rozrządu do 2.0 Scenica, Renault Scenica. Zaraz oczywiście to wszystko pokażę kolego, tylko coś na wstępie powiem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za taką ilość subów, którą dajecie mi ostatnio. Nawet się tego nie spodziewałem. Słuchajcie, przede wszystkim ja jestem zwykłym, najzwyklejszym człowiekiem, który pracuje na takim warsztacie, jak widzicie. Nie mam tu fajerwerek, ale ja po prostu chcę ten kanał stworzyć i wyłącznie dlatego, żeby Wam pomóc w razie jakiegoś problemu lub pokazać, jak naprawić dany pojazd. Także no nie liczcie na to, że ten kanał nie powstał z jakąś tam pompą, z jakimiś tu Ferrari, które stoją i tak dalej, bo jestem najzwyklejszym śmiertelnikiem, tak? No niestety takich rzeczy tutaj na tą chwilę przynajmniej nie będzie. Mamy taki warsztat, jaki mamy warsztat. Na to, co nas stać, to mamy. A jeżeli chodzi o jakieś takie super luks wyposażenia warsztatowe czy coś, no niestety na tą chwilę nie uświadczymy. Mamy to, co potrzebujemy, najważniejsze i jest, tak jak blokady rozrządów i inne takie, że tak powiem, duperele. To chciałem Wam na wstępie powiedzieć, no i serdecznie podziękować właśnie za te suby. Dobra, teraz tak, co do tego Renault Scenica. Wpadłem na taki jeden pomysł, że ja po prostu hasło z tego repisa przerzucę sobie w domu na komputer i tam zrobimy, jak to się mówi, no widzicie, o, nawet nie jestem komputerowcem takim, jeżeli chodzi o to, dlatego może te filmy tak wyglądają, jak wyglądają, bo ja się znam na silnikach, ja się znam na mechanice, a nie znam się za bardzo na komputerach, na tych wszystkich programach, tego typu rzeczach. Dlatego tak te filmy może wyglądają. Ja też nie jestem jakimś supermówcą, który do Was będzie przemawiał niesamowicie jak jakiś tam prezenter, no bo niestety nie jestem. Ja Wam tylko chcę przekazać taką wiedzę, którą posiadam ja lub jak sobie coś naprawić, czy cokolwiek zrobić, albo klienci, którzy u mnie zostawiają samochody, żeby mieli podgląd, co było robione w danym pojeździe. Bo to jest tak zwany dupochron, mój i klienta, tak? Bo jeżeli będzie coś zepsutego, no to klient sobie może podejrzeć na taki filmik i powiedzieć: słuchaj kolego, ale tam jest reklamacja, bo to robiłeś i to robiłeś. I jak najbardziej. I odwrotnie w drugą stronę, tak? Ja na przykład robiłem klocki hamulcowe z przodu. Mówię klientowi: proszę pana, ale to były klocki hamulcowe, a pan przyjechał do mnie, że tłumik panu odpada, tak? No to rzeczą normalną jest. Tam mieliście jeden taki film Volkswagena Kedy, w którym wymieniałem osłonę przegubu. No i troszeczkę takie było może, nie wiem, ze strony klienta zdziwienie, że no niestety łożysko nie podlegało reklamacji, bo wymieniałem tylko osłonę przegubu. No niestety osłona przegubu nie za wiele ma do łożyska, także taki jest właśnie to też między innymi dupochron, mało tego. W weekend na pewno wleci fajny materiał, dosyć fajny i ciekawy materiał, także naprawdę go obserwujcie. Z reklamacji, jak jesteśmy nabijani w butelkę, my jako warsztaty, no i wy jako zwykli klienci. Dobra, a teraz przechodzimy do tego rozrządu, aby Wam pomóc. No oczywiście nie tylko temu koledze, który potrzebuje, może się to przydać też komukolwiek innemu. No niestety nie mam tutaj w tej chwili do dyspozycji takiego auta, żeby pokazać Ci od podstaw, jak taki rozrząd zrobić, ale pokażę Ci, jakie blokady będziesz potrzebował, pokażę Ci wszystkie schematy, jakie mocowania. Te będziesz miał jakieś pytania, bo z czym sobie nie poradzisz, pisz do mnie. W ogóle wszyscy piszcie do mnie. Jeżeli macie jakieś problemy, w miarę możliwości będę odpisywał, pokazywał i tak dalej. Tak? Dobra, na pewno do takiego rozrządu, który Ty będziesz kolego robił, musisz się wyposażyć w takie coś. To jest taka łapa, tu jest regulowane, po to, żeby sobie, bo będziesz wariator wymienił. I teraz, żeby odkręcić ten wariator, on jest przykręcony 100 Nm, jest przykręcony. I teraz, jak będziesz chciał wykręcić to, to będziesz musiał sobie te dwa, tutaj widzisz, wąsy, wprowadzić w to koło. On będzie służył do tego, żeby podtrzymać, a tu będziesz mógł kluczem odkręcić śrubę. No bo inaczej, no nie złapiesz. No wałka, no nie będziesz pokrywy ściągał po to, żeby złapać wałek i odkręcić tą śrubę, tak? Także no niestety w takie coś będziesz musiał się wyposażyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, słuchaj, tam na rysunkach, już pokazuję, tam na rysunkach, które Ci zademonstruję, tam jest dużo więcej blokad, dużo więcej tych innych dupereli niby, które są potrzebne. One wcale Ci nie będą potrzebne. Będziesz musiał mieć jeszcze takie dwie rzeczy. To jest kołek, tutaj z gwintem. Ja Ci go zaraz zmierzę. Marcel, podałbyś mi słówmiarkę?
O, Marcel poda suchmiarkę. I teraz tak, taki kołek, pokażę Ci oczywiście na rysunku, w którym miejscu wkręcasz. On jest po prawej stronie, na dole. Nawet możesz sobie podejrzeć, możesz sobie podejrzeć jeden z filmów właśnie na tym, co pisałeś komentarz. W identycznym miejscu wkręca się ten kołek. Ten kołek wkręcamy w identycznym miejscu. I teraz już Ci mówię mniej więcej, jaką ma średnicę. Mm. 8 mm. Tutaj jest średnica 8 mm. Słuchaj, jeżeli potrzebujesz, to od tego czpienia, tu przybliżymy, odtąd do końca tego masz w okolicach, kolego, 69 mm. To ten kołek. Druga rzecz, którą będziesz potrzebował taką blokadę. Ją się montuje w ten sposób, że tam, jak Ci pokażę, będziesz musiał dekielki sobie wykręcić, tak? A, czekaj, bo się zablokowało. Tam będziesz musiał wykręcić sobie dekielki, wykręcić, Boże, wybić. Tam są nabijane dekielki na końcach wałka. Czyli od strony filtra powietrza będziesz musiał zdemontować sobie przepustnicę, wybić te dwa dekielki i tą blokadę montujesz. Najważniejsza rzecz, pamiętaj jedną rzecz, jeżeli będziesz tam grzebał, tam nie ma klina. Nie odkręcaj wału, pamiętaj od razu na samym wstępie, nie odkręcaj wału, dopóki nie zablokujesz tym kołkiem. Bo będziesz miał problemy, żeby później ustawić, tak? Jeżeli nie jesteś na tyle wprawiony, no to pamiętaj, najpierw kołek blokujący, dopiero będziesz mógł wał odkręcać. Bo jak sobie odkręcisz wał, to ten wał Ci się będzie kręcił w każdą stronę i potem zgłupiejesz, nie będziesz miał możliwości tego ustawienia, a jak podejrzewam, jesteś jeden z początkujących, więc zawory Ci się oporą o tłoki, no i zgłupiejesz, nie będziesz wiedział, co zrobić, żeby minąć się z powrotem z tym wszystkim, tak? Bo można też się tak zaplątać. No i przede wszystkim, słuchajcie, te filmy nie są na tyle pokazywane, żebyście Wy się sami już brali od razu za rozrządy. To tylko dla odważnych i dla tych, co czują się na sile oczywiście, żeby sobie to zrobić, tak? Także żebyście też nie mieli później do mnie pretensji, jeżeli robicie jakiś rozrząd, coś Wam pójdzie nie halo, a może się wszystko wydarzyć, człowiek jest omylny, ja też się potrafię pomylić. Żebyś nie miał do mnie później pretensji, kolego, że ja coś Ci nie tak powiedziałem. Pokazuję Ci to, tak jakbym ja to robił. Okej, przejdziemy do kompa i zaraz Ci pokażę, co dalej. Dobrze, słuchaj, kolego, jesteśmy już przed komputerem, ale teraz tak dla wszystkich też informacja. Pytacie się, skąd mam takie schematy, skąd mam takie programy. Znikąd indąd, jak od strony Magneti Marelli, tam jak wejdziecie sobie, macie możliwość wykupienia licencji, czy to właśnie do tego Retisa, który ja mam, czy Autodaty, cokolwiek takiego. I tutaj macie cały schemat wszystkich pojazdów. Schemat, nie, tu macie wybór wszystkich pojazdów. Możecie sobie tutaj wchodzić w każdy pojazd, jaki tylko chcecie. I załóżmy, że wchodzimy właśnie w tego Renault Scenica, tak? Czyli możemy, aha, no i jeszcze oprócz tego możemy wyszukać sobie też po numerze VIN. Jeżeli mamy numer VIN, o, w tym miejscu, to możemy sobie wyszukać po numerze VIN auta i też nam wyskoczy. Ale tutaj akurat my nie mamy tego numeru VIN, więc szukamy sobie Renault Scenica. Tu mamy, o, Renault Scenica, Renault. Jak odpalamy to Renault, to zobaczcie, wszystkie Renóweczki, jakie są praktycznie dostępne na rynku, mamy możliwość ich tutaj znalezienia. My szukamy Scenica. Ok. Teraz zobaczcie, mamy tutaj pierwszą, drugą, trzecią, czwartą generację. Jest naprawdę mega, mega zaktualizowany ten program. Są naprawdę dosyć świeże te auta, ale nas interesuje Renault Scenic dwójeczka z silniczkiem, słuchajcie, 2.0, tak? Ja mam tutaj ściągę akurat, bo nie pamiętam. 2.0. I teraz zobacz, kolego, wysłałeś mi silnik FR. Ale zobacz, że wysłałeś niekompletny silnik FR, bo mamy jeszcze coś takiego jak 770 lub 771. Ale ja zakładam, że to Ty masz ten. Mało tego, jeżeli chodzi o rozrząd, to on się niczym nie różni w tym i w drugim silniku. Zanim przejdziemy, uwaga, dobrze. Zanim przejdziemy tutaj do tego pasku rozrządu, to mogę Wam nawet tak na szybkiego pokazać, co ten program posiada. A posiada naprawdę sporo rzeczy. Tam oczywiście oprócz lokalizacji, bezpieczników, jakieś takie podstawy,
to możemy sobie wejść w silnik, na przykład, dajmy na to, ty będziesz miał, załóżmy ten, przejść do układów, dajmy na to jednostka sterująca silnikiem, tak, i zobacz, masz tutaj jakiś schemat, ale wróćmy sobie jeszcze, tu wpiszemy 6, jednostka sterująca, o, i macie schematy, dajmy na to, tak, sprawdzić łączność na styku 1, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A, tu mi się... No i tak mniej więcej pokrótce mogę Wam pokazać, co ten program ogólnie posiada, tak? Dajmy na to lokalizację, dodatkowe skrzynki bezpiecznikowe i przekaźnikowe. O, no i tutaj na przykład możemy wejść sobie w rozbudowany schemat okablowania i zobaczcie. Mamy ECU, czyli sterownik, tak? Tu mamy czujnik temperatury powietrza, dajmy na to, wychodzi z tej nóżki. No, wszystkie możliwości, tak? Łącznie z tym, że możemy sobie podejrzeć nawet, słuchajcie, kolory, tak? Kabli, jakie wychodzą z danego sterownika, z tego wszystkiego. Także mamy mnóstwo informacji bardzo potrzebnych. Dzięki takiemu na przykład schematowi byłem w stanie zdiagnozować, co dzieje się z tym Hyundaiem i30, który tam pewnie widzieliście na shortach. Dobra, ale wracamy teraz do kolegi i jego potrzebnej rzeczy. Czyli jeszcze raz tu wchodzimy, mamy Renault Scenic. To nie ma znaczenia, czy to jest Scenic zwykły, czy Grand Scenic, bo one mają te same silniki montowane. Najważniejszy jest pod silnika. O! I teraz zobacz, bo tutaj masz, widzisz? Czyli wychodzi na to, że ty możesz mieć demontaż instalacji koła zębatego wału korbowego z zawleczką lub bez zawleczki. Więc wiesz co, ja Ci pokażę może dwa schematy. Zawleczka, czyli chodzi o ten klin na dole. Tutaj na tym wałku na dole znajduje się klin wtedy. Więc pokażę Ci pierwszą procedurę. Tu sobie oczywiście, jak będziesz potrzebował, to sobie zatrzymasz gdzieś. Tak? Możesz podejrzeć, co tutaj oni chcą. Procedura, instalacja. O. Jak odłączyć akumulator. Także... To akurat chyba wiesz, biorąc się za rozrząd, jak odłączyć akumulator. Tu masz schemat paska PK. Tu masz, w których miejscach właśnie odkręcić to, co już wspomniałem wcześniej. Dolot filtra powietrza od przepustnicy. I tu masz właśnie to bardzo ważną rzecz. Poczekaj, wiesz co? Zrobimy tak, żebyś ty to widział. I tu jest bardzo ważna rzecz. W tym miejscu, tutaj w tym miejscu, jak masz tutaj bagnet, tak, to tu w tym miejscu masz śrubę. Nie sugeruj się tym obrazkiem za bardzo, bo ona może być, ta śruba może być właśnie na klucz sześciokątny, ale też bardzo często zdarza się, że ona jest na tak zwany T14 bodajże, jak się nie mylę. Tu odkręcasz taką zaślepkę i w nią wkładasz tą blokadę, którą Ci pokazałem, tą długą taką, 8 mm. I nawet powiem Ci tak, czy on ma klin, czy nie ma klina, stosuj się do tego, że ten silnik nie ma klina, a jak będzie miał klin, to się będziesz zaskoczony. Jeżeli tutaj w tym miejscu, z drugiej strony na wale nie będzie klina, no to uratujesz się, wkręcając najpierw sobie tą blokadę. A jeżeli będzie klin, ok, nie ma sprawy, no to będziesz miał klin, też zrobisz dobrze. Tutaj mamy następny schemat. Te zaślepki, które mówiłem, będziesz musiał wybić. Oczywiście, kupując rozrząd, dostajesz nowe w zestawie. Tutaj, jak widzisz, będziesz musiał później te wałki ustawić i tą blokadę taką śmieszną w U będziesz ją tutaj wsuwał. I tam miałeś taki uchwycik, który ja mówiłem, że się zablokował, i jego przykręcasz w
tym miejscu. W tym miejscu przykręcasz, wykręcając bodajże, już nie pamiętam, jest uchwyt chyba bodajże, ten do mocowania silnika, czy coś takiego, tą śrubką przykręcasz właśnie sobie tą blokadę. Jak nie ten, to weźmiesz jakąkolwiek inną śrubkę i też przykręcisz. O, i tutaj w to miejsce, widzisz, wkładasz sobie blokadę wału. Ta blokada wału, nowego, jak ustawisz dobrze wał, to będzie musiała się zazębić w tym miejscu. Także wał ma przeciwwagę, a w tej przeciwwadze masz takie miejsce właśnie na blokadę. I tu po wsunięciu prawidłowym będzie to w ten sposób to wyglądało. Tutaj masz pokazane, jak nie robić, żebyś czasami, wiesz, nieraz można się przejechać. Zawsze pamiętaj, próbuj lewo, prawo. Jak wsuniesz tą blokadę, to ani w lewo, ani w prawo nie obrócisz wały. Jeżeli nie daj Boże ci się, bo tutaj też są takie otworki, zablokuje ci się w tym miejscu, no to w jedną stronę nie będziesz mógł obrócić, ale w drugą stronę będziesz mógł obrócić. I tak samo tutaj, jeżeli pójdziesz za daleko, to ona ci się wsunie pod spodem, nie tutaj w tą szczelinę, tylko pod spodem, ale będziesz mógł obrócić w jedną stronę, w drugą nie. Więc to jest nieprawidłowe wtedy. Prawidłowa blokada będzie wsadzona wtedy, jak nie będziesz mógł ani w lewo, ani w prawo pokręcić wałem. Tu następna rzecz. Następną rzeczą, słuchaj, jest blokada na wieniec. Blokujesz sobie wieniec po to, żeby można było swobodnie odkręcić później śrubę wału. A wiesz, że to, to nie wiem, co to jest, czekaj. Zablokować wał korbowy przez umieszczenie kołka zabezpieczającego w kole zamachowym. Ach, jak tamtą blokadę wkręcisz, tylko że tamtą blokadę, którą wcześniej ci pokazałem, czyli tą, mógłbyś wkręcić oczywiście, jakbyś nie miał skrzyni biegów. A zapewne będziesz miał skrzynię biegów. Ja ci powiem w ten sposób. Tak czy tak musisz zablokować sobie wał, no bo niestety tam dosyć spore siły idą na odkręcenie tej śruby i zakręcenie. Więc faktycznie tutaj włóż sobie takie w tym miejscu, gdzieś zablokuj ten wał. Najlepiej będzie, jeżeli gdzieś tam jest zaślepka bodajże na skrzyni biegów. Jak ją odkręcisz, to będziesz miał dojście do tego wieńca, o tego o tutaj wieńca, i wtedy zablokuj go. Ja nie pamiętam teraz już, w którym miejscu ja to blokowałem, ale zablokuj sobie taką łyżką montażową o po prostu zęby i wtedy będziesz mógł spokojnie sobie odkręcić tę śrubę na wale i później ją dokręcić. Dobrze. O, gdybyś nie miał klina, ale to masz tutaj, tu masz schemat tego ułożenia paska PK. Tutaj robisz znak na tym kole. Tu możesz sobie wszystko przeczytać. Dobrze. To masz wszystko po kolei pokazane. To powiększymy. Ja ci będę powiększał te obrazki. To masz pokazane. To pewnie ten wariator będziesz przemieniał, bo tak jak pisałeś, że masz problemy z, znaczy problemy z odpaleniem. Przy odpaleniu chodzi ci jak traktor, jak stary diesel. Tak, to wtedy jest ten wariator do wymiany. Dokładnie zmienne. Koło zmiennych faz rozrządu. O. I tu teraz zobacz. Widzisz, tu chodzi o ten klin na wale. Jeżeli masz ten klin, to ok, masz spokój, ale w większości bodajże tych silników klina nie było klin nie był montowany. Jeżeli odkręcisz najpierw tą śrubę, nie blokując tego wału, no to ci się to zacznie wszystko obracać dookoła. Aha, to jest, żeby usunąć te smar z powierzchni. Bo ja mam jeszcze jedną blokadę taką, która wchodzi między tutaj te wałki, ale tobie będzie ciężko dostać taką blokadę, wiesz? Ona wchodzi tutaj w te wałki, przykręca się na śruby i zamiast tej rączki, którą ci pokazywałem do odkręcenia tego koła, no rączka jest zdecydowanie tańsza niż ta blokada, to możesz użyć takiej blokady, którą się tu wkręca na śruby, tu gdzieś w tym miejscu, tu się wkręca na te śruby, ona podtrzymuje ogólnie wałki z tej strony.
i możesz swobodnie sobie odkręcić tą śrubę. Ale tak samo spokojnie tą łapą też odkręcisz tą śrubę. Tak jak widzisz, masz tu wszystkie te schematy, masz tu wszystko to pokazane. Proszę bardzo. Dobra, lecimy dalej, bo miałem malutką przerwę. Wy oczywiście bez przerwy. Tutaj macie dalej, punkty sobie zaznaczamy. I lecimy dalej z tym rozrządem. Proszę bardzo, będę ci powiększał wszystkie obrazki, żebyś miał możliwość podejrzenia tego. Tu sobie przeczytasz to. Tutaj masz momenty dokręcania, momenty, czyli ile newtonometrów. I tu masz to koło zębate wałka rozrządów ze zmiennymi fazami rozrządu 100 newtonometrów. Gdzieś nawet dobrze pamiętałem, z jaką siłą się to dokręca. Widzisz, wymień śrubę, silnik etap pierwszy, to masz 40 newtonometrów. Silnik etap drugi, to masz od 100 do 120 stopni. I z taką siłą musisz dokręcić tą centralną śrubę na walach. Tą, która może nie mieć u Ciebie klina. I teraz Ci pokażę te narzędzia specjalne, które powinieneś mieć. Masz numery tych narzędzi. O, widzisz? O, ja mam ten przyrząd, tak? Zamiast tej łapy, to ja mam taki przyrząd, w którym po prostu wkręcam dwie śruby i blokuję te koła zębate wałków. Czyli te ze zmiennymi fazami rozrządu i na wałku. Dobra. I tak to wygląda. A teraz coś dla reszty, która się wypytuje, na jakim programie my działamy, co to za program, skąd mamy te schematy. Tak jak już wspominałem, to jest program od Magneti Marelli. Ten akurat program to się nazywa Retis. Oni mają różne programy, możecie wykupić sobie różne programy. Ten akurat program nam naprawdę bardzo podpasował. Jak mogliście zauważyć, jest tu naprawdę wszystko, wszystkie dane, jakie tylko są możliwe. Możecie wejść sobie w dane naprawcze, dane regulacyjne tego pojazdu. Zobaczcie, macie wszystko podane jak na tacy. Taki program, słuchajcie, kosztuje jakieś 2400 zł, to jest, się wykupuje licencję na rok. I on jest na bodajże 4 stanowiska. 4 lub 5 stanowisk. Już teraz nie pamiętam. Ale chyba na 4, załóżmy, że na 4. Tak jak mówiłem, już kwota jest 2400 zł na rok. Ale naprawdę bardzo pomocny ten program. Powiem Wam szczerze, że bez tego programu, tego Hyundai i30, raczej w 99% nie udałoby mi się zlokalizować. No bo wiadomo, nie wiedziałbym, gdzie na ECU dochodzą napięcia, masy, sygnały i tak dalej. I jeżeli chodzi o tego i30 właśnie, no dzięki temu programowi doszedłem do tego, że sterownik został uszkodzony. Tam będzie oczywiście odcinek z i30, to będziecie mogli sobie podejrzeć. Macie tu naprawdę wszystko, wszystko podane jak na tacy. Bardzo, bardzo fajny program. Bardzo intuicyjny. Słuchajcie, tu każdą śrubkę znajdziecie, z jakimi momentami możecie dokręcać. Zobacz. Kolejność. Oczywiście masz podaną kolejność, masz podane newtonometry. No masz wszystko podane w tym programie. To Wam tak szybko przebijam, bo akurat tego pewnie Wam nie potrzeba. Ale jeżeli chodzi o program, jest naprawdę mega rozbudowany, mega intuicyjny. Także polecam. No wiadomo, no, tak jak Wy, na przykład jak osoba prywatna, no to słabo, żebyście zapłacili tyle pieniędzy za to, ale tak jak inne warsztaty, na przykład naprawdę polecam. Słuchajcie, ja nie mam nic z tego absolutnie. Podejrzewam, że Magneti Marelli nawet się nie zorientuje, nie będzie wiedział, że próbuję zareklamować ich wyrób. Tak jak mówiłem, jeżeli jest coś dobrego, naprawdę Wam pokażę.
Jeżeli coś jest shitem, też wam to pokażę, żebyście sobie po prostu tego nie kupowali, tak? Dobra, ja dziękuję wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do następnego filmu.